2 grudnia 2021 blok dokument. Proszę Państwa, mamy kolejną nie naszą polską tradycję podpalania świec chanukowych w Pałacu Prezydenckim. Zamaskowani osobnicy podpalają świeczki, wyją przy nich, ciesząc się, że mogą swoje święta spędzić w radosnej atmosferze wyjątkowego sukcesu globalnego, który trwa od ponad półtorej roku. Bo nie oszukujmy się, za wszystkim tym, co się dzieje obecnie na świecie, stoi pewna nacja, gdzie świece chanukowe, czasami nawet wręcz gigantycznych rozmiarów, na przykład tak jak w Nowym Jorku, czy w Waszyngtonie, albo gdziekolwiek indziej stały, nawet sam Arnold Schwarzenegger nosił takie atrybuty, podobno jest Austriakiem, prawda? Więc można by powiedzieć, w każdej stolicy państwa gdzieś się przewija właśnie ta menora, czyli symbol zwycięstwa nad przeciwnikiem. A kimżeż ten przeciwnik jest? Przeciwnikiem jest każdy, kto pragnie szczęścia, który pragnie sprawiedliwości, który kocha prawdziwą historię, który kocha normalne zasady współpracy, współdziałania, bycia ze sobą, który nienawidzi intryg, który łaknie, innymi słowy, sprawiedliwości. Dzisiaj mamy sytuację taką, że kto by tam kojarzył symbol na przykład w Białymstoku przed ZUS-em, piękna gwiazda Dawidowa. No, sam ten ZUS pokazuje, czym jest, tak? Instytucja syjonistyczna, która ma służyć do niszczenia ludzi. Poznałem tych bandytów bardzo dokładnie. Olkusz, Chrzanów, to są bandyci, tam pracują sami bandyci. Tam nie ma możliwości wysłania normalnych pism, ani czegokolwiek. Media? Proszę bardzo, mamy Michnika, który z Agorą i panem Czuchnowskim opisuje mnie w taki, a nie inny sposób. Oczywiście sąd nie będzie zajmował stanowiska, a wy wszyscy, moi kochani rodacy Polacy, zapłaciliście za ten cały proces 4-letni, ponieważ sąd po prostu w bandycki sposób, kasta sobie to po prostu umorzyła i bo im wolno, bo to myślę, że jest kasta, prawda? Więc co was to obchodzi? Obchodzi was tylko to, co podają wam opłaceni różnego rodzaju celebryci, naukowcy ze świata nauki podobno, którzy nie są w stanie stwierdzić na przykład, że dwutlenek węgla jest cięższy od powietrza i dlatego jest to wielkie oszustwo globalne. Tak samo jest z tym całym koronawirusem, że ja nie mogę znaleźć ani jednej osoby chorej na czysty COVID. Zresztą sam prezydent się wypowiadał na ten temat, że niektórzy, no generalnie ludzie przechodzą to bezobjawowo, ale jak ktoś ma chorobę współistniejącą, to jest to już bardzo groźne. Więc wiecie co? Powiem tylko jedno. Ludzie śpią. I to chyba większość rozumie. Niektórzy się po prostu nie obudzą. Nie chcą się obudzić. Dobrze jest im wśród tych wszystkich, nie wiem, systemów zarabiania pieniędzy w jakiś tam dziwny sposób, którzy parają się jakimiś bitcoinami i innymi rzeczami. Oni po prostu tylko patrzą na konsumpcję, na to, żeby się ustawić. Traktują drugiego człowieka jak przedmiot, który można wykorzystać w jakikolwiek sposób i cóż, potem wyrzucić jak na śmietnik niepotrzebnego śmiecia. No tak to wygląda dzisiaj. Niestety, jakbyśmy się odczłowieczyli wśród tych wszystkich elitarnych tematów związanych z normalnym życiem. By to powiedzieć, zgodnie z wolą Stwórcy, bo Stwórca robił wszystkie rzeczy dobre dla nas, ale w związku z tym, że ponoć mamy wolną wolę, ale w większości ta wolna wola jest zasugerowana przez media, no to dojrzymy do tego wszystkiego. Myślę, że to już niedługo będzie. Zresztą
wielu, co ma oczy szeroko otwarte i kojarzy pewne fakty, to już widzi, co się dzieje, ale to nie moja rzecz. Ja stoję w swoim stanowisku i nigdy go nie zmienię. Po prostu doświadczenie życiowe mnie nauczyło, co to jest i z czym mamy do czynienia. A że uważam, że należy robić wszystko, żeby wszystko było zrobione nie na krzywdzie ludzkiej, tylko na normalnej współpracy i na działaniach właściwych, a nie to, co doznałem od niejakiego pana Brauna, czy wszystkich tych bandytów, którzy, można powiedzieć, wykorzystali moją też osobę w pewnej kwestii. Dlatego jak ktoś czasami mi zarzuca, że ja zbierałem podpisy na pana Grzesia, to przepraszam, każdy się może pomylić. Nigdy więcej takiego błędu nie popełnię. Tak samo trzeba otwierać oczy tym, którzy widzą w niektórych osobach, które nagle tak pięknie mówią i mają licencję na mówienie, że to są osoby systemowe, które mogą wydawać książki, które mogą mieć wspaniałe studia i tak dalej, i tak dalej. Nie mówię tego, że to ja akurat kręcę z samochodu. Po prostu mam pewne rozeznanie, kto chciał ze mną zrobić wywiad, żeby przedstawić pewne fakty, żeby pokazać dane rzeczy. No ale cóż, o niektórych rzeczach niedobra jest nawet mówić w tak zwanych telewizjach YouTube'owych, które są podobno te właściwe. Więc ja tylko mówię, każdy niech sobie sam obierze drogę, bo cóż, no, ja nie będę sugerował. Niech każdy poczuje na sobie, w czym tkwimy i jak to wszystko wygląda. Inflacja będzie szła nadal, zakażenia będą się toczyć nadal, bo międzynarodowa klika spod znaków Anuki robi co chce. Jeszcze jedno. Uważam za bezzasadne płacenia podatków w państwie, które pan sam prezydent, który nie jest moim rodakiem, na pewno powiedział, że tu jest POLIN. My możemy płacić podatki na Rzeczpospolitą Polską, a z drugiej strony ta Rzeczpospolita, chyba trzeba to zmienić, bo się to robi na zasadzie, że to jest niby dla wszystkich, a dla wszystkich to czasami jest zwykła szmata dziwka. Więc myślę, że lepiej nazywać naszą Polskę Polską, a nie Rzeczpospolitą, bo taka pospolita rzecz, to widzę, to se może każdy wziąć, przyjść, załatwić się tutaj, nawet nie prosząc o żaden papier, wychodząc i robiąc tutaj, co się tylko mu żywnie podoba. Dziękuję za uwagę.